Moc etykiety. Ja to bym zjadła ciastka, chipsy albo wypiła kolę. A wiesz co? Mój trener zawsze powtarza, że zamiast pustych kalorii zjeść coś pożywnego, chipsy ziemniaczane zastąpić chipsami owocowymi, a kolę zastąpić wodą. Ja już nie wiem, co jest w końcu zdrowe, no bo skąd mamy to wiedzieć? Niektóre rodzaje żywności tylko udają, że są lepsze od innych pod względem żywieniowym. A w rzeczywistości wcale tak nie musi być. Aby dowiedzieć się, która żywność jest lepsza pod względem żywieniowym, to jest na przykład ma mniej soli, cukru czy tłuszczu, warto spojrzeć na opakowanie żywności, a konkretnie na jej etykietę. Porównajmy sobie na przykład chipsy ziemniaczane i chipsy jabłkowe. Chipsy ziemniaczane mają sporo tłuszczu, natomiast jabłkowe mniej. W chipsach jabłkowych jest też korzystny dla zdrowia błonnik. Cukier, który jest w chipsach jabłkowych, pochodzi z owoców, czyli nie jest dodawany dodatkowo w trakcie produkcji. Spójrzmy teraz na etykietę napoju typu cola. Gdybyśmy sobie przeliczyli ilość cukru w napoju typu cola, to ma on około 2 łyżeczek cukru. W niektórych wodach są cenne składniki mineralne i tak na przykład magnez wspiera układ nerwowy oraz koncentrację. Oczywiście woda nie zawiera cukru. Pijąc ją w domu ze szklanki, można do niej dodać na przykład owoce, które lubicie, plasterek cytryny, ogórka czy listki mięty. Fajnie, że mama pokroiła nam do wody cytrynę. Fajnie, że dodała też mięty. Dodaje bardzo orzeźwiającego smaku do wody. To prawda. Dobra, zjedzmy już coś pysznego. Dobry pomysł. Jogurt typu greckiego można mieszać z płatkami owsianymi górskimi, otrzymując pożywny posiłek. Na porcję wystarczy tylko połowa tego, co prezentujemy Wam na etykiecie, czyli około 50 gramów. Jogurt można również dodać do sałatek albo jeść ze świeżymi, pysznymi owocami. To smaczny posiłek nie tylko dla osób aktywnych. Warto korzystać z informacji umieszczonych na etykiecie żywności. A co właściwie możemy znaleźć na etykiecie? Wiele cennych wskazówek na temat danego produktu, na przykład przede wszystkim jego nazwę. Poza tym, to co znajduje się w żywności, to jest tak zwany wykaz składników. Kto wyprodukował tę żywność, do kiedy można ją bezpiecznie spożyć, jak ją przechowywać oraz jaka jest jej wartość odżywcza. To znaczy wartość energetyczna, ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. Wszystkie te informacje pozwalają nam porównać różne rodzaje żywności i wybrać tę, która nam najbardziej odpowiada.